Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj na rozpakowanie nie byle jakiego sprzętu grającego, bo sprzętu firmy Maxell, legendarnej firmy znanej też z bardzo fajnych słuchawek. Tutaj mam jeden z najnowszych modeli, jest to model na Bluetooth bezprzewodowy BT2150. Jeśli chodzi o taki opis techniczny, mamy tutaj zasięg 10 metrów, użytkowanie z komputerem i urządzeniami mobilnymi, długość trzymania baterii do 3 godzin, specyfikacje. Mamy mikrofon, słuchawki korzystają z Bluetooth w wersji 3.0, specyfikacje mikrofonu i też specyfikacje samych przetworników, przetworniki 40 mm, impedancja 32 ohmy, SPL tutaj wynosi 118 dB, a zakres przenoszenia taki standardowy 20 Hz do 20 kHz. Mamy też pokazane same słuchawki, ale bardziej interesuje mnie właściwy produkt niż rysunek na opakowaniu. Mamy też opis przycisków, ale już sobie do tego zaglądamy. Bardzo fajnie, że są bezprzewodowe, ponieważ w dzisiejszych czasach takie słuchawki, że są bardzo popularne. Jest to przede wszystkim wygodne, taki brak kabla, bardziej w użytku mobilnym jest doceniany. Mamy kabelek do ładowania, gdzie mamy też opisane funkcje tych przycisków i same słuchaweczki już sobie wyjmujemy. Powiem wam, że są całkiem lekkie. Biorąc do ręki robią wrażenie solidnych. Mamy obrotowe nauszniki, więc zdejmowanie, zakładanie nie będzie trudne. Gumowany pałąk górny, bez żadnego logo niestety, o dziwo. Tutaj mamy taką twardą gumę jedynie, ale za to rekompensują to chyba nauszniki, ponieważ to wypełnienie jest mięciutkie, że wydaje mi się, że jest go troszeczkę mało, ale z drugiej strony też widzę, że te słuchawki nie napierają bardzo na głowę, nie chcą wrócić do tej pozycji wyjściowej, więc ta ilość gąbki może wystarczy. Wnętrza mamy jeszcze wypełnione gąbeczką. Tutaj mamy takie elementy z błyszczącego niestety plastiku. Tak, jest to plastik, nie jest to aluminium. Przy okazji prowadnice widzimy już, że są dość porządne, ponieważ są metalowe. I moi drodzy, cena takich słuchawek to będzie chyba około 200 zł, jeszcze nie jestem pewien. Dam wam znać jeszcze do recenzji. Tu mamy port na ładowanie, mikrofon i panel sterujący. Na jednej słuchawce włącznik głośniej, ciszej. Na drugiej zarządzanie utworami, czyli play, pauza, do przodu, do tyłu. Tak więc wszystko, czego potrzeba. Oznaczenie słuchawek lewa, prawa. Tak więc jak się już tego nauczymy, to będzie nam łatwo tym operować. No i też przyciski mają takie wypustki, żebyśmy mogli sobie łatwo zlokalizować, który jest który. Więc bardzo dobrze przemyślane słuchawki, myślę, że wykonane przyzwoicie, dobrze. Zobaczymy sobie teraz jeszcze, jak będą grały. Przetestuję je troszeczkę w użytku mobilnym i dam wam znać za jakiś czas w pewnej recenzji. Dziękuję wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam was. Cześć!